Czy wyrzekasz
Stworzyciela nieba i ziemi. Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Amen. Krystyna,
Tadeusza, Henryka. Udziel mi mocy Twojego zmartwychwstania, Matko, i dostąpić życia wiecznego. Ciebie prosimy. Nie lękajcie się, ja mam zwyciężył świat. Chryste zmartwychwstanie i życie nasze, polecamy Ci nas samych. Wlej w nasze serca prawdziwą radość ze zmartwychwstania, byśmy stali się Twoimi świadkami. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, Ty przez śmierć i zmartwychwstanie pojednałeś nas z Ojcem. Prosimy, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz radością z faktu odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Tak przeto odprawiajmy święto nasze. Nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz wczesnego chleba czystości i prawdy. Niech to wezwanie świętego Pawła stanie się dla nas zaproszeniem, abyśmy do celebrowania dzisiejszej liturgii eucharystycznej nie podeszli w sposób rutynowy, jak do czegoś, co już znamy. Jest ona bowiem dzisiaj zupełnie nowa. Jest nowe, jak nowe jest życie ofiarowane nam przez Chrystusa i odnowione przez przypomnienie przyrzeczy chrzcielnej. Złączmy się w tej ofierze z naszym Mistrzem i Panem, składając w darze całe nasze jestestwo, to, czym jesteśmy i to, czym z Nim i w Nim pragniemy się stać.